Maciek Janowski przed zawodami powiedział, że w klubie w Lesznie jest już puchar, jest czapka Kadyrowa, musiał stać. No to ustawczy odbiorczy podpisany. No, ale powiedział również, że jest w domu. I że nie ma zamiaru oddawać. I skoro nie ma zamiaru, to może rzeczywiście, chociaż to drugie pole będzie trudne. Trzecie pole i wybór Krystiana Pieszka. Wcale nie głupia decyzja. Wcale nie głupia decyzja, patrząc też na to, jak chodziły. Sam moment startowy, bo oczywiście później dojazd, no ale dzisiaj wszyscy czterej pokazali, że potrafią wyciągnąć ze swojego sprzętu. Krystian Pieszek, Patryk Dudek, najszybszy dzisiaj na torze, absolutnie imponowali prędkością. Maciek Janowski, Piotr Pawliński poskładali się w odpowiednim momencie. 1 lipca 2016 roku, finał indywidualnych mistrzostw Polski. Patryk Dudek, Maciek Janowski, Krystian Pieszek i Piotr Pawliński. Jaj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 
Te poprawki na ostatnią chwilę przyniosą pożądany skutek dla obrońcy tytułu, który ma szansę drugi raz z rzędu na Mistrzostwo Polski. Dudek Janowski, Pieszczek i Pawlicki. Janowski doskonale wychodzi ze startu. Maciek Janowski, lepiej Patryk Dudek. Patryk Dudek, ale orbituje Piotr Pawlicki. Jeszcze pod Patrykiem Dudkiem był Maciek Janowski przez chwilę. Pieszczek tak jakby się nie liczył. Piotr Pawlicki jeszcze gdzieś tam szeroko. Po orbicie, po krawężniku Maciek Janowski, ale szali się rozjechali. Szeroko również Dudek. Patryk Dudek bez błędy wcześniej w pięciu biegach. 15 punktów, blisko niego Piotr Pawlicki. Maciek Janowski na trzeciej pozycji, nie liczy się w tej walce. Chyba na razie Krystian Pieszczek, ale Pawlicki jeszcze będzie atakował Dudka. Pawlicki czy Dudek? Na razie Dudek. Broni się Patryk Dudek. Broni się do tej pory bez błędy. Wejście jest Piotr Pawlicki. Na radę nie. Nie, obroni się. Obroni się Patryk Dudek w tym wyścigu finałowym. Ależ obronę tutaj niemalże. Obrona leśna, chciałoby się powiedzieć, zafundował Patryk Dudek przez chwilę po tych atakach Piotrka Pawlickiego. Teraz delikatnie rozjechała się ta stawka, ale tu na ostatnim łuku jeszcze się może dużo wydarzyć. Nie, już chyba się nie wydarzy. Patryk Dudek indywidualnym mistrzem Polski w sezonie 2016. Absolutnie bez błędy od pierwszego do ostatniego biegu. Wielkie, wielkie brawa Patryk, specjalista od turnieju, chciałoby się powiedzieć. Wygrywał i Memoriał Smoczyka w zeszłym roku pod koniec sezonu. I wygrywał także Memoriał Jancarza. Kilka turniejów również po drodze. Patryk Dudek, indywidualnym mistrzem Polski Anno Domini 2016. Drugi raz w karierze Piotr Pawlicki na drugim stopniu podium. Maciej Janowski drugi raz w karierze, trzeci i trzeci raz w karierze na podium indywidualnych mistrzostw Polski. Krystian Pieszczek, wielkie brawa również za postawę wielkie przez brawa. Całe zawody. Krystian, wielkie brawa dla całej czwórki. Mega zawody, zafundowali nam świetne widowisko. Patryk Dudek bezapelacyjnie najlepszy zawodnik dzisiejszego turnieju. Maciek Piotr Pawlicki, który po tym pechowym początku, gdzie upadł na tor po kontakcie z Przemkiem, zdołał walczyć srebrny medal mistrzostw Polski. Znakomita postawa. Maciek po raz kolejny udowadnia, jak odpornym psychicznie jest zawodnikiem. Po nieudanym początku, po trudnym, po strasznych bojach z powolnym sprzętem w finale potrafił wywalczyć kolejny medal mistrzostw Polski. Wielkie gratulacje chłopaki. Krystian, wielka niespodzianka, znakomita postawa w dzisiejszym turnieju. Wielkie brawa dla całej czwórki. Gratulacje chłopaki. To oczywiście jeszcze należą się też wielkie brawa chłopakom z pierwszej ligi. Naprawdę, wywalczyli miejsce w finałowej rywalizacji o indywidualne mistrzostwo Polski. Robert Piszkowiak trzymał się nieźle, był o krok od awansu do wielkiego finału. Naprawdę budująca postawa. Norbert Kościuch też przecież był o krok od jazdy w barażu, tak na dobrą sprawę. Także też wielkie brawa. Daniel Jeleniewski jako rezerwowy wyjechał w jednym biegu, też pokazał, że można walczyć bez kompleksów. Zbigniew Suchecki może te zawody trochę poniżej jego własnych oczekiwań, ale też szarpnął parę razy. Także widzimy, że zaplecze Ekstraligi wcale nie jest takie ostatnie. Chłopaki nie śpią. To, co powiedział trener Marek Cieślak, tam jest paru zawodników, których naprawdę widzimy, zapraszamy i chętnie będziemy oglądać i komentować ich występy w takiej Ekstraligi. Tam jest wielu zawodników, którzy naprawdę potrafią się ścigać, gdyby mieli większe możliwości finansowe, to być może pokazaliby w takich imprezach jak ta, co naprawdę potrafią. Tak jest, absolutnie. Mamy jeszcze powtórkę raz wielkiego finału. Warto nasycić oczy. Ale finał nie przyszedł Dudiemu tak łatwo, jak zwycięstwo w finale nie przyszło tak łatwo, jak zwycięstwa w fazie eliminacyjnej. No, zobacz, przełożyli się i Magic, i Peter. Tak. Peter go cisnął strasznie mocno, naprawdę. Znakomita walka przez cztery okrążenia.
Fenomenalne. Fenomenalne, fenomenalne zawody, wspaniałe zawody, naprawdę. Wielkie gratulacje, Patryk, wielkie gratulacje dla całej finałowej czwórki, wielkie gratulacje dla medalistów.